Hej, witam Was serdecznie z tej strony Rzymianin22 i zapraszam Was na bitwę specjalną. Jak wiecie, zapewne 12 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No i tutaj Wargaming zdecydował się nam zaserwować taką dodatkową rozgrywkę, urozmaicenie w naszych czołgach. Wybudowali oni po prostu stadion na mapie Himmelsdorf. I do gry został dodany pojazd T62A Sport. No tutaj macie jego statystyki, przede wszystkim pancerz, no to są kosmiczne wartości. Jest też jedyny załogant w postaci dowódcy. Pociski 1000 odłamkowo burzących. Jak tutaj wyczytałem na stronie Wargamingu, jest możliwe uszkodzenie tylko i wyłącznie gąsienic, także możemy zostać zatrzymani w takim meczu. Dlatego ja sobie tutaj załaduję mały zestaw naprawczy. Tutaj w ten sposób i myślę, że będzie ok. Dodatkowo czas trwania meczu to jest 7 minut lub też do momentu, jak pierwsza z drużyn zdobędzie 3 bramki. I wtedy mecz również się kończy. Drużyny są trzyosobowe, także 6 osób gra w takim meczu. No więc klikamy bitwa. Zobaczymy. Jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw, jak to wygląda. To jest moja pierwsza bitwa. Nie wiem, ile będzie ten mecz nam tutaj wyszukiwało. Ale mam nadzieję, że będzie to coś fajnego, coś takiego innego jak właśnie wcześniejszy taki event w postaci czołgu Karn. Z tego trybu wcześniejszego też nagrywałem film. No jest to swego rodzaju pamiątka właśnie z tej gry. I jest bitwa. Proszę bardzo. Mistrzostwo Himmelsdorf, mecz piłki nożnej. Aha, czas rozgrywki 5 minut. To chyba coś źle przeczytałem. Albo 3 gole. No okej. Okay. O kurczę, proszę. Zobaczcie sobie, mamy Himmelsdorf, górka, zameczek i stadion piłkarski. Rozumiem, jeden na bramce, dwóch napastników. Przeciwników jeszcze nie widać. Myślę, że oni będą za chwilkę wyspotowani, po prostu powiedzmy to w ten sposób. Mapa może pozostać taka. Proszę bardzo, jedziemy. Ładowanie trwa. A tutaj chyba będzie. O kurde. A, zablokowany. Jedziemy, panowie. Jedź. No, jestem ciekaw, co tu się wydarzy. Gąski ma zdjęte. Ach, odbił. Było blisko. Piłka jest naprawdę ogromnych rozmiarów. O! Widzę, że tutaj się wszystko zakleszczyło w tym narożniku. Na razie 0-0. O kurczę, teraz nasz tutaj pojechał w końcu. Ładnie. Był zablokowany. No nie chce się tam pchać. Gąska zdjęta, żeby mi tak chciał podać, kurde. Ach, przejęli od niego, ale jest gąska. No kurczę, żadnej współpracy normalnie. Zero współpracy. No i bramka pusta i będzie gol.
No nie. O, piłka wróciła na środek. Tutaj coś nowego. No jedź. Przejął pałeczkę, tutaj salwa. Ale by trafił ten by gola. Znów się tak kocioł zrobił. No kurde, myślałem, że szybciej skończy mecz w postaci bramek, ale tutaj zaciekła brana. Tylko jeden gracz mimo wszystko jest tutaj na awku, co ciekawe, więc strzał był, odbił się od ściany. O kurde. Gąska. Jest, odbiłem dalej. Poleciała piłeczka. Dawać, dawać gola, jednego gola, strzelmy chociaż gola. Nie! Mam gąskę. O kurde. Teraz mnie zablokowali. Nie no, to jest coś strasznego. Strzał zablokowany. No nie, no jaka tu jest zabawa. Ja cię kręcę. Stoję niestety. A już mam naprawę. Także tutaj idzie ekspresowo ta naprawa, widzę. Nawet chyba... Ludzie, z powrotem widzę, wracamy się na naszą połówkę. Nie! Gol! Kurde, i piłka na środku wylądowała. 2-0 przegrywamy. Oż. Aha. Ciut ponad minuta do końca meczu. Kurde, no ja cię kręcę. Nie no, to jest kosmos po prostu. Żeby pierwszy mecz już przegrać. Kurde, ta piłka podskakuje, że normalnie ciężko jest ją trafić. 30 sekund, jak tutaj patrzę teraz na zegar. Będzie jeden gol. No nie. Nie wierzę. Jest. Jeden strzał honorowy. I mecz się kończy.
Czas się kończy. Kurde, no frajda niesamowita. To trzeba przyznać, ale jednak pierwszy mecz przegrany. No i tak to wygląda. Myślę, ja się bawiłem niesamowicie fantastycznie. Na pewno zagram jeszcze parę razy. No to przede wszystkim wam polecam. Tutaj 500 doświadczenia dostałem. No, kasy żadnej się tutaj, finansowe aspekty nie są w ogóle poruszane. To naprawa pojazdu w ogóle nie wchodzi w grę, właściwie tylko gąski, i naprawia się to wszystko bardzo szybko, wręcz ekspresowo. No to tyle, jeśli chodzi o ten nowy tryb. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!